Dzień dobry. Witam Andrew. Andy, tak? Czy Andrzejku? Tak. Andrzej Koło. Dziwne nazwisko, Koło. Ale takie... Oryginalne nazwisko jest Andrzej Koło. Andrzej Koło. Niestety, żyjąc w Kalifornii, napotkałem Amerykanów, którzy nie mogli wymienić. Czyli wymówić to nazwisko Kołodziej. Zmieniłeś sam w Stanach, i tak? Dokonałem pewnej operacji na moim nazwisku, czyli tak. Przyciąłem go na pół i używam tylko przedniej części Koło. Mam prawie jak Coca-Cola, każdy może wymówić moje nazwisko. I nie muszą cierpieć w momencie, kiedy muszą wymawiać obce nazwisko. Tak jest. Znajdujemy się teraz w Kazimierzu Dolnym, w holu budynku SARP-u. To jest piękny budynek, który ma swoją wspaniałą historię. Powstał w latach 60. jeszcze według projektu Karola Sicińskiego. Także tutaj się polscy architekci lubią spotykać. A ty znalazłeś się w Stanach. W jakim wieku byłeś wtedy? No, miałem 28 lat, kiedy najpierw wyjechałem do Paryża. Po rocznym pobycie w Paryżu przyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Początkowo mieszkałem na wschodnim wybrzeżu, koło Nowego Jorku, w stanie Connecticut, w takim małym, niemal polskim nazwisku, polskim mieście o nazwie New Britain. Tak. I... No, tam wielu Polaków żyje w New Britain. Ja nawet mam jakąś kuzynkę tam w New Britain. Prawie 80% rezydentów to są polskiego pochodzenia. Tak jest. No i... Czyli w Stanach spędziłeś właściwie większość życia, tak? Tak, w tej chwili ponad 50 lat. Ponad 50 lat. No ale wróciłeś do Polski, także... Najpierw spotykamy się po raz drugi już tutaj w Kazimierzu. Tak jest. I co cię tutaj przywiodło do Kazimierza? Powiedz. No przede wszystkim ja nigdy nie miałem okazji oglądać, czy być w Kazimierzu poprzednio. Niemniej jednak sądziłem, że to... Słyszałem, że to jest bardzo urocze miasteczko i chciałem go poznać. I ostatnio mieliśmy parę miesięcy temu okazję się tu poznać. Przy okazji wizytacji willi Stanisława Szukawskiego. Tak jest, to było piękne spotkanie. Piękne spotkanie. W październiku. Telewizja. 2021. Tak. I waszym właściwie celem jest odkupienie ruin willi Szukawskiego i odbudowa tych ruin i przywrócenie dawnej świetności. Tak. I być może zamiana jej na Muzeum Szukalskiego. Tak jest, no taka jest idea całej grupy fanów Szukalskiego, prawda? Ty jesteś jednym z nich. Dokładnie. I to ty, bardzo i to poważnie. Jesteś bardzo poważnym fanem, bo go poznałeś osobiście. Poznałem go osobiście i dostałem pewnych... że tak powiem, zaskoczeń. Jakby ci się udało, mów troszkę głośniej z uwagi na ten mikrofon. W związku z tym, że poznałem Szukawskiego w Los Angeles, to nawiązałem z nim kontakt i próbowałem dowiedzieć się od niego pewnych tajników artystycznych, które on pielęgnował. Pewnie to było już u schyłku jego życia, prawda? No tak, on już był w poważnym wieku, ileś tam 80 lat, ale przyjmował artystów innych bardzo zimno i nie traktował ich poważnie. Mimo, że byli Polakami? No bo ty też jesteś artystą. Pomimo tego, przy czym był niezwykle elokwentnym człowiekiem. I oni się go bali ze względu na to, że wyśmiewał każdego z nich, ironizował. Mm-hmm. Po prostu zaczepiał i że tak powiem,
próbował niemal zdeprecjonować danego artystę tak dla zabawy. Czyli był to niezwykle. Ale myślisz, że to była jego pozytywna cecha, czy to taka była zaczepność? Ty chyba zaczepność. Przy czym ja miałem tą jakąś przywilej niemal w jego oczach, że mnie traktował bardziej poważnie. Dokładnie to. Ale pokazywałeś mu jakieś prace swoje? Pokazywałem mu prace, katalogi mojej grupy Krak i nie bardzo się wzruszył faktem, że w Los Angeles była założona grupa o nazwie Krak, którą on dobrze znał, jako ty że założył pismo. Współzałożycielem? Ja byłem założycielem. Założycielem? Tak. Głównym. Polskim, polskich artystów, plastyków mieszkających w Los Angeles. Jak liczna to była grupa? I na początku było nas czterech, tylko później się rozrosło do 6, 12, 15. To oscylowało zależnie od danych wystaw i sytuacji. Ale on nie traktował nas poważnie. Widział nasze katalogi, wiedział o naszej działalności, ale nam zarzucał, że my nie mamy rogów. Czy nawet skrzydeł. Czyli to w nawiązaniu do tych jego rogów z tego serca? Chyba tak, bo stwierdził, że my jesteśmy, nie pielęgnujemy czy nie rozwijamy sztuki polskiej, tylko sztukę francuską. On nazywał sztukę nowoczesną francuską i twierdził, że ona nic nie warta. I w związku z tym, że my byliśmy zwolennikami sztuki współczesnej, to nie brał nas na serio, z tym, że do mnie miał jakąś sympatię, chociaż można to stwierdzić po tym, że jak zaprosił mnie do swojego studia, to mogłem z nim rozmawiać na tematy artystyczne, ale nigdy nie próbowałem jakiejś uwagi na jego temat obrazów, czy jakichś pejoratywnych uwag, gdyż wtedy natychmiast by mnie wyrzucił z pracowni. Tak, czyli ja miałem on tam takie... pracował jeszcze, tak? To było jego mieszkanie, taka mieszkanie, pracownia. I to był domek jakiś? Dom, znaczy apartament. W takim Burbank się nazywała dzielnica Los Angeles. Stare studia z Hollywood przenosiły się za góry do miejscowości Burbank, bo tam było taniej, wszystko nowoczesne i tak dalej. I on tam też mieszkał. Trochę dla filmu tam pracował, robił scenografię, rysunki. Poznałeś jego żonę też? Nie, ona już nie żyła. Już wtedy nie żyła. Tak. Z tym, że i ja nawet raz poprosiłem go, czy mogę z kolegą przyjść. Czyli on sam tam żył? Sam. Nikt się nim nie opiekował? Nie, ja przypuszczam. Tak? Przypuszczam. To jak on sobie dawał radę? On już miał 80 On jeździł samochodem do końca. Do końca, no przecież zmarł mając bodajże 93 lata. Tak. Ale był dalej energiczny i funkcjonalny. I miałem taką sytuację, że poprosiłem go, czy ja mogę wpaść do niego z kolegą, bo jak mnie zaprosił, to on mówił, że tak. Kolega był dziennikarzem i włożył aparat do nagrań do swojej torby i torbę miał uchyloną. Jak weszliśmy, to on to włączył, bo chcieliśmy nagrać moment wyrzucania nas z pracowni. Tak. I po jakich słowach nas. I proszę sobie wyobrazić, że nie wyrzucił nas, może dlatego, że nie rozmawialiśmy na temat jego twórczości. Bo inaczej nastąpiłoby jakieś... Ale co, to nagranie się zachowało? No właśnie, nie bardzo, ponieważ część tego słychać, część nie, bo to było w torbie. Tak. Nie było bezpośredniego dojścia. No i trudno było odczytać w ogóle, bo próbowaliśmy w domu to odczytać. Ale masz to? Jest to gdzieś? Nie, bo to jakości nie miał żadnej, trudno było zorientować się. Tak. No bo to już było... Gdzieś pod koniec jego życia, tak? Tak, ale to znaczy,
On mnie nigdy nie wyrzucił ze studia, także koledzy twierdzili, że to jest wielki sukces. A jak bo często? Innych wyrzucał natychmiast. No i miał rację, bo tak. On miał specyficzny pogląd na sztukę, na w ogóle na życie, no jednocześnie... Ale co w jego sztuce dostrzegłem ciekawego, to takie syntetyczne ujęcie szczegółów. Znaczy on miał taki rodzaj on podobno organizowania szczegółów. Cały czas szkicował, chodził. No tak. Ktoś relacjonował, że miał jakiś notatnik szkicowy. Tak, i zapisywał dużo. Cały czas zapisywał, tak. Cały czas. No ale ja go pytałem właśnie o to, on mówi, że mówi, słuchaj młody człowieku, nigdy nie maluj z natury, bo to jest przeciwieństwo sztuki. Ty masz malować z pamięci. Możesz oglądać coś i coś ci się podoba, ale masz przyjść do studia i namalować to z pamięci. No, a to nie... jest niezwykle trudne. Trudne, tak. I proszę sobie wyobrazić, że ja to próbowałem robić i doszło do tego, że na przykład, bo ja przez 15 lat zajmowałem się takim malowaniem pejzażu kalifornijskiego. Także... Czyli robiłeś to w takiej manierze, jak to wcześniej wspomniałeś, francuskiej, impresjonistycznej? To znaczy, czy... i próbowałem, jak byliśmy na wycieczce, to ja w dalszym ciągu sobie szkice zrobiłem, czarno-białe, i z tych szkiców próbowałem odtworzyć ten krajobraz domu i wychodziły z tego takie bardzo syntetyczne pejzaże, które właściwie nie istniały, ale ja je stworzyłem. Na podstawie jakiejś tam... Pokazywałeś mu to? I to znaczy w katalogach to było, naszych wystaw. Mhm. Pokazywałem, a on nie bardzo reagował na to. Wszystko, co nie było jego, to nie brał na serio. Ale innym się one bardzo podobały. Przez to właśnie, przez tą syntezę, ten oszczędny dobór kolorów, form i to miało mocne uderzenie. Powiedz mi, co widziałeś tam u niego, nad czym pracował? Więc jak się wchodziło, tam bardzo było czyściutko, pusto, nie było prawie żadnych mebli. Mimo, że sam żył. Proszę? Mimo, że żył sam. Tak. Mówisz. I widziałem tylko, on zaprosił mnie do tego pokoju pracowni. Tam były takie długie, jak gdyby, półki i na tym stały te rękopisy z Maciemową. Cholera, miałeś to w rękach? Nie, one, no wiesz, nie. To są manuskrypty. Tak, ale to ręcznie było. Ja wiem, pisane, tak. Wiesz. To było ilustrowane tysiącami czyli ilustracji. I tak sobie myślałem, że przecież są pożary bardzo często w Kalifornii. Czy to z powodu trzęsień ziemi, czy przez to, że temperatura jest ciągle wysoka. Przecież to mogło się spalić. To było coś 21 tomów, takie długie. No, ja słyszałem, że było więcej, że było 48, niektórzy mówią, że 54. No bo on dokładał ciągle. On ciągle tak, to tworzył tak. Do końca życia. Gdzie to się teraz znajduje, wiesz? U tego jego kolekcjonera. U tego, jakże on się nazywa? Brian. Brian. Tak. I on to trzyma w garażu gdzieś podobno. Nie wiem, gdzie on trzyma, w każdym razie... Dominia, nasza znajoma tak. Wspólna, była u niego przed 3 laty. Mhm. No zresztą z mojego polecenia tam poleciała. Tak. Mhm. Mieszkała przez miesiąc u Seweryna, u tego, którego dom poznałeś dzisiaj. O, tego? Tak, właśnie ona tam spędziła miesiąc. To na Sunset Strip na pewno, Mondrian Hotel. Gdzieś tam. Mhm. On ją gościł przez miesiąc, no i ona dotarła wtedy do tego Briana. Mhm. No, opowiadała mi różne rzeczy, że ją nieprzychylnie tam przyjął, że jej nie pozwolił filmować, o takie różne, w każdym razie... No, takie jej subiektywne może obserwacje. Ta Maciemowa wciąż jest niewydana nigdzie. Mało, że niewydana, ale... Nikt tego nie studiował, specjaliści. Co tam jest? To mogą być rewelacje. Przecież sam tytuł Maciemowa, czyli nasz polski język,
jest matką wszystkich języków indoeuropejskich. Zresztą jest wielu w tej chwili badaczy, takich niezależnych, którzy studiują, badają nasz język. Ja troszeczkę też się z tym zapoznałem i to się potwierdza, co... To z samych wniosków dochodzą. Także to może być jakieś genialne dzieło. Ale nikt jeszcze tego nie widział w sumie. I jak to zostanie opublikowane, to wtedy dojdzie do... Słuchaj, do ogółu, masz jakiś pomysł, jak dotrzeć do tego dzieła ponownie? No, to tylko z tym kolekcjonerem należałoby się. Z tym, że on jest niechętny rozpowszechnianiu czegoś. Dlaczego? Ale on był uwielbiany przez Szukalskiego. On jemu to zapisał w spadku. Mało. On twierdził, że Polacy, to jest bardzo, delikatnie mówiąc, niedobry naród. Kto? Polacy. Tak, ale kto tak twierdził? Szukalski. Szukalski twierdził, że Polacy to jest niedobry że naród. To są, no nie chcę tu przytoczyć, co on w ogóle mówił o Polakach. Chociaż był patriotą polskim. Ale był wielkim patriotą polskim. Dlatego powiedział, że Polacy to jest najgorszy naród na świecie. Do mnie tak mówił. Dosłownie tak mówił. A Niemcy to są najlepsi. Bo ten Brian jest pochodzenia niemieckiego. Tak, ale dlaczego tak? No bo walczył z tym, z całym środowiskiem artystycznym w Krakowie i go... Wiesz, nie traktowali go poważnie. Ja nie chcę mówić wprost, wiesz. Po prostu mówię, może powiem tak na okrętkę. Z tego, co się mówi w środowisku fanów Szukalskiego, dlaczego Szukalski nie wypłynął nigdy jako ten genialny artysta, który powinien stać na piedestale obok takich artystów jak Picasso czy Salvadore Dali chociażby. Czy Michał Anioł, bo to był również genialny artysta. No, że temu wszystkiemu jest winna ta jedna nacja taka, wiesz, która opanowała całą sferę sztuki. Ale on zasadniczo każdej nacji i religii nie tolerował. Dlatego. I dlatego nie mógł... Dlatego nie mógł znaleźć godziwej pracy, wybić się tam w Los Angeles, w miejscu, gdzie... Z tym, że w Los Angeles to on zaprzestał twórczości zupełnie i tylko się... Skupił się na tej Maciejowie. Ale też coś tam tworzył. Tworzył, ale jakieś... dużo robił dla telewizji, dla filmów Disneya, scenografii. Tak, robił medale, projektował medale. Ale to były drobne raczej. Drobne, tak. I takie... rzadkie, z tym, że przypuszczam, że sobie jakoś dawał radę finansowo, bo miał emeryturę amerykańską, wiesz, i to go utrzymywało, ale żył bardzo skromnie. To dobrze, ale pieniądze. Te wszystkie jego bogactwa, domy i tak dalej, wszystko zginęło w wojnie, wiesz, nic nie odzyskał, tą willę w Kazimierzu sprzedał, prawda? Sprzedał bodajże w 78 roku, no, a zmarł 9 lat później. Tak. Sprzedał człowiekowi, którego ja zresztą w latach 70. zetknąłem się z nim jakoś tak pobieżnie, który podobno mu obiecywał, że on tę willę odbuduje. Zresztą no chyba pod tym warunkiem sprzedał te ruiny. Możliwe. Ja nie znam, za jaką cenę. I nigdy tego nie dokonał. Tak, ten człowiek wkrótce potem wyjechał do Francji, już nie wrócił też do Polski, nigdy tego nie dokonał. Mój kolega, sąsiad, jednocześnie architekt znany tutaj w środowisku kazimierskim, dostał nawet zlecenie od niego, tego kolejnego nabywcy, na inwentaryzację i na taką wstępną koncepcję odbudowy. I on to zaczął robić gdzieś tam w roku
bo nie pamiętam dokładnie, 79, 80. On mi pokazywał nawet jakieś wstępne rysunki. No ale ponieważ on nie płacił, wyjechał do Francji, to ta praca się urwała. Ja osobiście kilka lat temu tam zacząłem chodzić do tych ruin, wiesz, i tak po swojemu zacząłem inwentaryzować te ruiny. Ktoś mi mówił, że podobno istnieje projekt tego budynku. To znaczy projekt jeszcze z pierwszego właściciela tego słynnego pana... Ja wątpię, czy on mógł przetrwać... Tego pana Albrechta Jana. Przepraszam. Ta zawierucha wojenna, nie wiadomo kto co miał. W ogóle dokumentacja mogła być miejska, zniszczona. Tak, gdzieś ktoś mi mówi, że ktoś widział w Puławach tę dokumentację. O. Bo wiesz, właściciel tego domu, pierwszy, który ten dom zbudował, mieszkał w Puławach, a potem to była jego taka rezydencja główna. To jest bardzo ciekawe, bo po odzyskaniu tej dokumentacji można to odbudować. Tak, tylko... Tylko jak? Tylko to była taka poszlaka, wiesz. Ja nawet jeździłem, gdzieś szukałem. Może biblioteka? Nie wiem, poświęciłem temu wiele czasu, wiesz, kilka lat temu i zaniechałem już dalej. Bo jakoś tak wciąż byłem sam przy tych ruinach. To znaczy niby jest wielu fanów Szukalskiego, ale do pomocy, do pracy nie ma. I jeszcze taka ciekawostka. Otóż wielkim przyjacielem, który się przyjaźnił z Szukalskim, był reżyser filmowy, dyrektor szkoły aktorskiej i aktor, nazywał się Leonidas Osetiński. On miał szkołę filmową w Hollywood i studentów swoich. I proszę sobie wyobrazić, ten Leonidas organizował ciągle takie prywatki dla artystów. I między innymi mnie zapraszał. Tak. Z ramienia tego, że ja się zajmowałem tą grupą naszą artystyczną. I na każdej tej prywatce to spotykałem Szukalskiego. On był niezwykle rozmowny, gadatliwy, dowcipny niesamowicie. Byłem pod jego wrażeniem. No i chciałem zawsze się dowiedzieć, co, w jaki sposób on się odnosi do tej naszej grupy, która miała nazwę Krak. To on zawsze to traktował z dystansem. Że my jednak nie jesteśmy naprawdę artystami, bo nie tworzymy sztuki polskiej. Tak. Tylko on tworzy. Coś wam mówił, co miał pod tym hasłem sztuka polska na myśli? No to jest... My sztukę polską zawsze identyfikowaliśmy na przykład z pracami Stryjańskiej, takimi ludowymi, wiesz, a to nie zupełnie była sztuka polska. Nikt nie miał pomysłu na to, jak może wyglądać sztuka polska. A sam Szukalski w swoich pracach to był kosmopolitą. On brał z każdej sztuki po trochę i robił takie kompilacje. Czerpał dużo ze sztuki. Czy to z egipskiej, czy indiańskiej, Inków, czy Majów, czy... No cokolwiek mu się podobało. Ale to by się troszeczkę zgadzało z jego tezą o tej Macimowie, jako że my, Polacy, Lechici wcześniej, jesteśmy potomkami wielkiej rasy Aryjów, tak. Czyli panów całej Euroazji, a może nawet Ziemi, bo podobno ślady naszej bytności są również w Ameryce. Słyszałeś coś na ten temat? Nie słyszałem. Chodzi może o emigrantów pierwszych? Nie którzy... o emigrantów. Chodzi o to, że... Indian? Nie Indian, widzisz. No to trzeba wrócić do pytania, kim my jesteśmy. My, Słowianie, kim jesteśmy? Z błękitnymi oczami, blond włosami. No, chodzi o to, że nasza historia, zupełnie historia Słowian, zaginęła.
w momencie. Ona jest powoli odgrzebywana. Odgrzebywana. Ale... Między innymi nasza historia jest zaklęta w naszym języku. Bo to Szukalski w tej Macimowie podkreślał, podobno ci, którzy tam zaglądali do tej Macimowi, zresztą ona jest we fragmentach, można sobie w internecie nawet odnaleźć, są jakieś drobne fragmenty. No i on podkreślał, że nasza mowa, nasz język jest najwspanialszym, najpiękniejszym językiem na ziemi. I początkiem. Jest prajęzykiem w ogóle, czyli w rdzeniu naszych słów są, wiesz, zawarte pierwotne przekazy, które się znajdują we wszystkich językach indoeuropejskich. Macimowa powstała na wyspach wielkanocnych. No tak, jak on twierdził, i rozprzestrzeniło się na całym ja świecie. Ja dokładnie nie wiem. Ty też nie wiesz, co tam jest w tych tomach. Nie wiem, prawda? Nie wiem. Tam mogą być rewelacje, a zupełnie. A ten O'Brien, który to trzyma, nie wiem, to jest w języku angielskim napisane. Wszystko po angielsku. Wszystko po angielsku. Czyli poza tym może to Szukalski. No ale wiesz, O'Brien jako Niemiec to będzie to trzymał w tajemnicy. Nie zupełnie, nie. Bo... To jest Niemiec amerykański. To są ludzie z otwartym umysłem. Czyli nie mają jakichś. Czyli znowu trzeba dotrzeć do tego O'Brien'a. Tak, no i a głównie tu się rozchodzi o finanse. Jeśli ktoś mógłby sfinansować opublikowanie, też my chcieliśmy O'Brien'a zaprosić tutaj do Kazimierza, jako że znasz film Szukalskim, Irka tak, Dobrowolskiego. Tak, widziałeś ten tak, film? Tak. Irek Dobrowolski był tutaj w Kazimierzu przed, no to już prawie 3 lata. Nie, w 2019, przepraszam. Już po produkcji tego filmu. Już po produkcji tego filmu Mirek Dobrowolski pojawił się w Kazimierzu. Ja się z nim spotkałem. Odbyliśmy długą rozmowę. No i zamierzaliśmy, żeby premiera tego filmu w Polsce się odbyła tu gdzie teraz siedzimy, w tym budynku SARP-u. Tu jest taka piękna sala. Wiesz, i zaczęliśmy prowadzić rozmowy z kierownictwem tego budynku. Chcieliśmy zebrać jakąś kwotę, fundusze, żeby tego właśnie O'Briena tutaj sprowadzić, żeby sprowadzić również ojca DiCaprio, bo to on wyłożył finanse na ten film. Wiesz, chodziło o kwotę tam rzędu 20 paru tysięcy złotych wówczas. Bardzo niska suma. No i wyobraź sobie, że my nie mogliśmy znaleźć żadnych sponsorów. Ja nawet byłem gotów wyłożyć jakąś tam pierwszą poważną kwotę. I wtedy DiCaprio mieliśmy taką ideę, że wiesz, sprowadzimy DiCaprio tutaj, pokażemy mu te ruiny. No niestety to nie doszło do skutku. Potem ja miałem jakieś tam swoje osobiste problemy, wiesz, zajmowałem się matką umierającą, wiesz, jakoś odłożyłem te sprawy na później. No teraz jak ty się pojawiłeś jesienią tutaj, to ta idea z powrotem odżyła. Wiesz, ja przed przyjazdem do Polski, parę miesięcy przed przyjazdem, byłem w kontakcie z Dominiką, która mnie nagabywała, żebym wszystkie materiały możliwe. Ty ją poznałeś w Stanach, tak? W Stanach i wiesz, ja się spotkałem z nią w Stanach, tam ją, wiesz, obwoziłem po mieście, wiesz, pokazywałem ją w Los Angeles. I mówiła ci, że mieszka u Seweryna? Mówiła, że o Seweryna, że ją źle traktowali. No nie wiem, jaka jest prawda. W każdym razie ona mnie jak gdyby zainspirowała do tego, żeby coś zrobić w kierunku może popularyzacji w naszym środowisku polonijnym nazwiska Stanisław Szukalski. I zwróciłem się do kilku artystów z zapytaniem, czy
jeśli by zakładano jakieś koło miłośników, czy towarzystwo koło miłośników sztuki Stanisława Szukalskiego, czy oni by dokooptowali. Wszyscy napisali entuzjastycznie, że tak, wpisuj mnie na listę. I znalazłem jakieś 20 czy 30 osób, którzy się wpisało do tego. I planowaliśmy rozpocząć działalność tego towarzystwa przez taką zaproszenie pana jakiegoś historyka sztuki z Polski do Hollywood, żeby taką prelekcję przekazał tej lokalnej Polonii czy tym kołom artystycznym. No ale przyjechałem tutaj, poznałem pana Lamęckiego, to byłby pierwszy człowiek, którego moglibyśmy zaprosić do zrobienia takiej prelekcji. No ale straciłem kontakt z tymi tam ludźmi w Hollywood i to towarzystwo się zawiesiło w powietrzu i nic się nie dzieje. Wiesz, słyszałem, że coś się dzieje, że są takie lokalne grupy, które działają w internecie, wiesz, jest tak. Grupa fanów na Facebooku nawet. O, to nie wiem, czy znasz to. Nie, nigdy nie słyszałem. Ja czasem tam zaglądam, to z tego co widziałem, tam jest grupa rzędu 700 osób. Niesamowite. Którzy się fascynują postacią Szukalskiego, no ale to też tak, wiesz, działa jak po omacku, nie ma wspólnej idei. Oczywiście to jest bardzo cenne, bo widziałem, że się wciąż pojawiają fotografie kolejno odkrywanych dzieł Szukalskiego. Tak. Ja osobiście jestem w posiadaniu około 700 fotografii dzieł Szukalskiego. Mam je w komputerze, żałuję, że ci dzisiaj nie pokazałem. Czyli wcześniej czy później to, wiesz, te promocja jego twórczości może nastąpić. Także te dzieła, no, są zapisy, w każdym razie te cyfrowe, no, one krążą po świecie. Wiesz, jest wielu fanów, nie tylko Polaków Szukalskiego. Nie wiem, czy słyszałeś, że jest taki zespół w Kalifornii, zespół rockowy o nazwie Tool. Nie słyszałeś o tym? Nie. No wystarczy, że sobie wbijesz na YouTube. I są. Oni się posługują symboliką Szukalskiego, wiesz. Wszystkie swoje utwory muzyczne ilustrują w nawiązaniu do rysunków Szukalskiego dziełami. Ciekawe. Płyty swoje ilustrują rysunkami Szukalskiego. O, no to ja muszę to spenetrować. To jest Jest taki zespół też słoweński. Wyobraź sobie, nazywa się Laibach. Mhm. Słyszałeś o takim zespole? Nie. Na Słowenii. I się też sugerują. I też się posługują symboliką Szukalskiego. Też to jest zespół rockowy. Mhm. Niesamowite, co ze względu może na to, że on, wiesz... Wiesz, wielokrotnie... Słowiańszczyznę. Może tak, wiesz, no w każdym razie te wątki słowiańskie się cały czas przewijały w jego twórczości. No i także chyba to miejsce tutaj w Kazimierzu, ten dom jego, kiedyś te ruiny. Wiesz, to byłoby fantastyczne. To byłoby fantastyczne miejsce, żeby Kazimierza. To wszystko poskładać do kupy, wiesz. Jakoś. Który, wiesz, miasta, tylko... który jest, żyje z turystyki właściwie, prawda? Tak. Czy jeszcze jedna atrakcja miasta? No, to byłaby bardzo trudna atrakcja. Ja bym wolał, żeby tam zbyt wielu turystów nie docierało, wiesz, bo ci turyści, którzy tutaj krążą po tych uliczkach wokół rynku, to jest taka, no, taka komercja, no, jakby to wiedzieć, którzy na chwilę przyjeżdżają, żeby się napić piwa. No ale nawet jeśli taka elitarna, taka elitarna, to tak, też by się przydała, wiesz, także, nie wszyscy turyści by tam... Musimy działać dalej. Ja się cieszę, że cię poznałem.
moja przyjemność. Zainspirowałeś mnie do dalszego działania. Wiesz, w momencie, kiedy dowiesz się od właściciela, co on zamierza zrobić, wtedy należy działać. No, będziemy działać i wiesz, przyjadę do ciebie, do Łodzi. No właśnie. I może zrobimy kolejny filmik, jakoś się lepiej przygotujemy, no właśnie, bo tutaj różne hałasy przeszkadzają. Tak. Także świetnie, to będziemy kontynuować. Będziemy kontynuować. Tak? Na początek niech żyje stach zwarty. Niech żyje stach zwarty. Dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich.